Moris Letizia. Jan Paweł II powiedział w adoptacji apostolskiej Familiaris Consortium, że rozwodnicy, którzy ponownie zawarli związek małżeński, nie mogą przyjmować komunii. Paweł Franciszek mówi, że pod pewnymi warunkami mogą, jeżeli nie jest to sprzeczność, a na pierwszy rzut oka sprzeczność rzeczywiście istnieje. Ale jakiego rodzaju jest to sprzeczność? Czy jest to sprzeczność dotycząca doktryny wiary, czy teologii moralnej? A może jest to po prostu kwestia dyscypliny i strategii duszpasterskiej? Mówiąc inaczej, czy papież Franciszek zmienił zasadę prawa boskiego, który nikt, nawet papież, nie ma prawa dotykać, czy po prostu kościelną zasadę prawa ludzkiego, ustanowioną przez prawowitą władzę Kościoła i która ta sama prawowita władza ma prawo zmienić? Zobaczmy na początek, jaka norma została zmieniona. Familiaris Consortium mówi nam, że rozwodnicy, którzy ponownie zawarli związek małżeński, nie mogą być dopuszczeni do Eucharystii, chyba że wyrzekną się wzajemnych stosunków seksualnych. Jaka jest natomiast ogólna norma teologii moralnej dotycząca dostępu do Eucharystii? Ci, którzy są w wieku śmiertelnym, nie mogą przyjmować komunii. Ci ponownie pozlubieni rozwodnicy, którzy utrzymają stosunki seksualne z nowym małżonkiem, są w wieku śmiertelnym? Niekoniecznie. Do popełnienia wieku śmiertelnego wymagane są trzy warunki. Poważna sprawa, pełne ostrzeżenie i świadoma zgoda. To, że stosunki seksualne poza legalnym małżeństwem są rzeczem ciężkim, jest rzeczą pewną. Mniej pewne jest to, że w takich przypadkach zawsze musi istnieć pełne ostrzeżenie i świadoma zgoda. Jan Paweł II w pełni zgadza się, że istnieją okoliczności łagodzące, które zmieniają lub nawet uniezwłaszczają odpowiedzialność za ciężkie wykroczenie. Jeden z takich powodów dajemy mu świętym Tomasza. Jeżeli ktoś jest przekonany w sumieniu, że poprzednie małżeństwo było nieważne, a zamiast tego sąd kościelny mówi mu, że jest ono ważne, w kolejnym sensie ludzkiego postępowania jest w rzeczywistości sumienie. Wszyscy grzesznicy udają się do spowiednika, przedstawiają mu swoją sytuację, a postępcie i następnie otrzymują lub nie otrzymują rozgrzeszenie, a jeżeli je otrzymają, mają prawo dostępu do Eucharystii. Tak jest ogólna zasada boskiego prawa i nic się w tej kwestii nie zmieni. Co się zatem zmienia? Wczesnej rozwodnicy byli szczególnymi grzesznikami. Nie mieli prawa udać się do spowiednika, odpowiedź mu w swojej historii, być może z uwzględnieniem okoliczności łagodzących i poprosić o rozgrzeszenie. Kościół odebrał im to prawo z ważnego powodu, aby nie osłabiać w sumieniach ludzi przekonania o nierozerwalności między małżeństwem. Teraz i sumienie ludzi, przekonanie to zostało utracone. A Kościół przywraca rozwodnikom, którzy ponownie zawarli związek małżeński, prawo do bycia traktowani jak wyżsi inni wieśniczy. Niech uderza się do swojego spowiednika i powiedza mu wraz ze swoimi winami także o wszelkich okolicznościach łagodzących. Istnieje więc sprzeczność, ale nie jest w kwestii wiary czy moralności, ale dyscypliny. Jak poważna jest ta sprzeczność? Umieśćmy Familiaris Consortium w kontekście historycznej ewolucji dyscypliny kościelnej. Przed Familiaris Consortium rozwodnicy,
której podobnie zawarli związek małżeński, byli praktycznie ekskomunikowani. Zamiast tego familiarski kontrolę zaprasza ich do uważania się do członków kościoła, do przychodzenia na święto w niedzielę, do religijnego wychowania swoich dzieci. Pozostaje tylko zakaz komunii. A Moris Letizia wpisuje się w ewolucyjną ścieżkę dyscypliny kościelnej, zapoczątkowaną przez Jana Fiontu, Jana Pawła II. Prawda obiektywna i prawda subiektywna. Jan Paweł II bronił praw obiektywnej prawdy przez relatywistycznym odkrywaniem, który chciał uzależnić moralne dobro lub zło działania od okoliczności i subiektywnej intencji działającego. Wręcz przeciwnie, Zziełek, który napisał jak filozof, oferuje Wojtyła nam wiele elementów pozwalających lepiej zrozumieć, czym jest i jak funkcjonuje sumienie moralne. Papież Franciszek zareagował na ryzyko kolejnego odchylenia o przeciwnym znaku, nie widząc, że prawda chrześcijańska chce stać się formą życia urobi i aby to zrobić, musi wejść w dialog ze subiektywnym sumieniem, czyli z wolnością osoby. Osoba musi przyjąć obiektywną prawdę jako prawdę swojego życia. Etyka chrześcijańska nie jest etyczna subiektywiczna, ale nie jest to etyka obiektywistyczna. Jest to etyka realistyczna, która w zrównoważony sposób bierze pod uwagę zarówno obiektywną, jak i subiektywną stronę ludzkiego działania. Subiektywne sumienie nie decyduje o tym, co jest dobre, a co złe. Decyduje jednak o poziomie odpowiedzialności podmiotu za zło, które czyni. Decyduje o okolicznościach łagodzących lub zwalniających. W encyklice Veritatis Splendor św. Jan Paweł II koncentruje się przede wszystkim na poznaniu obiektywnej prawdy. Nie neguje roli sumienia. W rozdziale 8 Adoratio Apostolskiej Amoris Letizia papież Franciszek skupia się przede wszystkim na roli sumienia, subiektywnych okolicznościach czynów oraz okolicznościach łagodzących lub wyłączeniach. Te dwie nauki nie powinny być odczytowane jako przeciwstanie stawne, ale raczej jako utupiające się. Intencja i okoliczności nie decydują o moralnym dobru lub działania, jak chciałby tego tak zwana etyka okoliczności. Decydują one jednak o poziomie moralnej odpowiedzialności podmiotu. Świadomość i kultura. Filozofie idealistyczne utrzymują, że człowiek konstytuuje świat w swojej własnej świadomości. To filozof Karol Wojtyła w swoim głównym dziele filozoficznym Osobę i czyn wyjaśnił, że człowiek nie tworzy świata, ale jednak konstytuuje swój wewnętrzny świat w swojej świadomości. Konstytuuje go, ale nie tworzy do niczego. Konstytuuje go w dialogu ze światem, który Bóg stworzył i dał człowiekowi. Współpracujący z Bogiem w stwarzaniu świata, czyli tworząc swój wewnętrzny świat. To nowe stworzenie świata w świadomości człowieka nie jest arbitralne. Nie jest też po prostu indywidualne. Każdy z nas tworzy swój wewnętrzny świat w dialogu z innymi ludźmi, poczynając od rodziny, poprzez narod, a kończąc na całej ludzkości. W ten sposób rodzą się ludzie kultury. Prawda jest jedna, ale każdy człowiek ma swoją własną drogę do prawdy. Ścieżki te łączą się w większe drogi, które są kulturami narodów. Święty Paweł II wyjaśnił nam, że nie można zrozumieć człowiek inaczej, jak tylko poprzez kulturę.
wyjaśnił nam również, że czasami kultura nie dostrzega pewnych wartości i dlatego skłania swoich środków do poważnie niewłaściwych zachowań. Jan Paweł II nazywa to rzekiem społecznym lub strukturą rzeku. W takich przypadkach struktura społeczna, presja dominującej kultury skłania ludzi do zła. Ludzie nie są w pełni odpowiedzialni za zło, które czynią. Są subiektywne i niewinne, a jednak to, co robią, jest złe. Innocence, wtedy innocence. Co ma zrobić Kościół, gdy zdaje sobie sprawę, że takie struktury rzeku są obecne w społeczeństwie, w którym żyje? Z pewnością musi je potępić, musi się im przeciwstawić, ale musi też uważać, aby nie odrzucić en bloc tej kultury, w której z pewnością jest wiele pozytywnych aspektów. Co więcej, musi starać się naprawiać błędy, wychodząc od tego, co pozytywne. Naprawiać błędy, wychodząc od tego, co pozytywne. Przede wszystkim nie może stracić oryginalnego, głębokiego współżycia dla tej kultury i ludzi, którzy z niej żyją. Dokładnie z takiej sytuacji żyjemy dzisiaj. Niektórzy opisują to mówiąc, że wczorajszy świat miał kulturę chrześcijańską, podczas gdy żyjemy w świecie, który ma kulturę niechrześcijańską. Jest w tym trochę prawdy, ale nie wiem, czy wczoraj świat miał w ogóle chrześcijańską kulturę. Tamten świat zawierał w sobie okropności totalitaryzmu, wojen, niesprawiedliwości społecznej, ucisku kobiet. Być może w każdej kulturze i w każdym pokoleniu toczy się walka między wartościami chrześcijańskimi a wartościami niechrześcijańskimi. Być może my również nie jesteśmy chrześcijanami, ale poganami próbującymi stać się chrześcijanami. Kultura tego pokolenia. Kultura tego pokolenia charakteryzuje się wielkim pragnieniem wolności, które przekłada się na odrzuceniu norm, nawet norm moralnych i prawa naturalnego. Nie należy próbować narzucać im norm z zewnątrz, w oparciu o autorytet, które rzekomo posiadają, a na który trzeba zapracować w terenie. Zamiast tego należy pokazać, że norma Ewangelii nie jest dana po to, aby skompresować życie, ale raczej po to, aby je rozkwitnąć, aby osiągnąć pełnię piękna, prawdy i dobra. Rzeczywiście, to pokolenie, podobnie jak przyszli ludzie, jest wrażliwe na odwieczne przyciąganie tego, co prawdziwe, piękne i dobre. Tu przyciąganie przybiera konkretną formę we współczesnym ruchach ekologicznych. Tu, na przykład w bezkompromisowej obronie praw natury, w walce z bezsensowną eksploatacją ziemi, która ją niszczy, pozbawiają jej piękna, a w końcu także zdolności do bycia dumnym dla człowieka. To właśnie w tych kwestiach papież Franciszek oferuje nam przykład metody w cyklu się Laudato Si. Papież zaprasza nas do ekologicznego zwrotu, w pewnym sensie do ekologicznego nawrócenia. Tutaj niektórzy mogą się wspierać ekologicznego nawrócenia, ale czy jedynym nawróceniem, do którego wzywa Kościół, nie jest nawrócenie do Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest jednak Logosem, przez którego wszystko się stało. Przez Niego, w Nim, wszystko się stało. I każda rzecz otrzymała od Boga swoją miarę prawdy, piękna i dobra, które człowiek jest zobowiązany szanować. Człowiek nie jest władcą natury, nie może robić z nią tego, komu się podoba, a nawet niszczyć ją, jeżeli mu się to podoba. Człowiek jest raczej pasterzem bytu, zarządcą świata natury, który musi prowadzić wszystko ku wypełnieniu właściwej mu wiary, prawdy piękna i droga.
Współczesna mentalność uważa dzieci natury za dzieci, które człowiek może wykorzystywać i nadużywać. Mentalność ekologiczna widzi we wszystkich właściwą formę i przeznaczenie, które człowiek musi szanować. Papież nigdy nie uważa w tej encyklice słowa prawo naturalne. Jednak cała encyklika jest wprowadzeniem do idei prawa naturalnego jako udziału prawa wiecznego, logosu, w stworzeniu rozumnym. To samo naturalne prawo, które rządzi światem stworzonych rzeczy, rządzi również ludzkim sercem i relacjami między ludźmi. Jeśli te relacje są nieuporządkowane, jeśli każdy człowiek chce zbudować swój własny wewnętrzny świat, ignorując prawo, logos, które rządzi wszystkimi rzeczami, to nie ochroni świat natury, musi popaść w ruinę wraz ze światem człowieka. Wychodząc od zestawu wartości żywych i świadomość młodych pokoleń, ekologia, szacunek dla przyrody, Paweł Franciszek wskazuje drogę, która prowadzi do ponownego odkrycia prawa naturalnego, a poza nim logosu, zgodnie z którym wszystkie rzeczy zostały stworzone. Mówi o Chrystusa. Wychodząc od praw i wartości obecnych i sumienia dzisiejszej młodzieży, papież towarzyszy im w drodze do ponownego odkrycia zasady, która nie jest narzucana ich w życiu arbitralne i ze zewnątrz, ale spełnia głębokie pragnienie ich serc i ich wolności. Papież wykracza w transcendentny horyzont kultury dzisiejszej młodzieży, nie po to, aby potostać jej więźniem, ale by odwozić ją w kierunku logosu i Boga, który zbawia. Pokazaliśmy ciągłość między nauczaniem świętego Jana Pawła II i papieża Franciszka. Nie chcemy jednak zaprzeczać oryginalności każdego z nich, a tym samym elementom nowości w każdym z nich. Zacznijmy od tego, że jeden jest Polakiem, a drugi Argentyńczykiem. I każdy z nich jest głęboko zakorzeniony w historii i kulturze swojego narodu. Kontynuujmy od faktu, że muszą chronić chrześcijaństwo prawne przed atakami pochodzącymi z różnych, a nawet przeciwnych kierunków. Kończymy na fakcie, że muszą otworzyć drogę do spotkania z Chrystusem dla pokoleń, które zaczynają od zupełnie innych sytuacji egzystencjalnych. Poza nauczaniem doktrynalnym, jest tu jednak fundamentalny element ciągłości. Papież musi bronić czystości doktryny, ale jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie ludzi ku osobie Chrystusa, które jest przede wszelkim doktryną i jest od niej większa. Prowadzi poprzez stawianie akcentów, a każdy papież stawia własne, które wydają mu się najbardziej odpowiednie. Jednak w wyciszu Kościoła dzieje się to samo, co w muzyce. Jeśli słuchamy utworu muzycznego, na przykład La Traviata Verdiego, pod dyrekcją wielkiego maestro, na przykład Riccardo Muti'ego, i porównujemy go z tym samym utworem pod dyrekcją innego wielkiego maestro, na przykład Manfreda Hocka, natychmiast zdajemy sobie sprawę z różnic, ale także z faktu, że podkreślają różne aspekty tej samej muzyki. A muzyka nie jest ani Mutiego, ani Hocka, ale Verdiego. Podobnie, każdy papież stawia swe akcenty, ale tajemnica, którą je łączy i do której prowadza, jest ta sama. Odkupiciel świata Jezus Chrystus, który jest centrum kosmosu i historii. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy panu profesorowi. Proszę o zabranie głosu księdza profesora Alfreda Wierzbickiego. Postaram się być zwięzły, ale jednak kilka punktów muszę rozwinąć, więc także proszę o cierpliwość. Kiedy pan doktor Turowski zaprosił mnie
i powiedział, że będzie profesor Buttiglione, pomyślałem, że nie odważę się, nie ośmielę się wygłaszać referatu przy moim mistrzu. Ja zresztą napisałem u niego doktorat i od czasu do czasu, nawet ostatnio częściej, spotykamy się, rozmawiamy. Ale pomyślałem, że zachowam się jak asystent. Czyli zrobię swój komentarz. Oczywiście nie będę wszystkiego komentował, bo chcę zostawić Państwu czas, miejsce na dyskusję, na pytania, na swoje dopowiedzenia. Natomiast cieszę się, że właśnie taki temat został podjęty, bo u nas w Polsce papież Franciszek jakby nie istniał. Nie chcę przez to powiedzieć, że myśmy zrozumieli Jana Pawła II, ale papieża Franciszka naprawdę mało kto próbuje zrozumieć. Można wymienić kilka ośrodków medialnych, prasowych. Ja bym głównie wymienił Więź, która tu jest naprawdę konsekwentna i poświęca dużo uwagi papieżowi Franciszkowi. Jestem człowiekiem, który większość życia spędził na uniwersytecie i przypominam sobie, że na wydziałach teologii, filozofii, nie tylko w uczelniach katolickich, ale również poza nimi powstały setki, jeśli nie tysiące prac poświęconych Janowi Pawłowi II. Większość z nich nie ma większej wartości. Ale Jan Paweł II był tematem. Proszę mi pokazać bodaj jedną pracę doktorską poświęconą papieżowi Franciszkowi w Polsce. Jedno poważne sympozjum. Jakiekolwiek sympozjum poświęcone papieżowi Franciszkowi. 11 lat pontyfikatu, a papieża Franciszka tu jeszcze nie ma. Natomiast słyszeliśmy to z ust wysoko postawionych hierarchów, że trzeba bronić Jana Pawła II przed Franciszkiem. Nie mówię już o pismach prawicowych, nie będę wymieniał, ja dość uważnie je czytam, w których regularnie pojawia się ten wątek, że jest to papież zdrajca Kościoła, zdrajca chrześcijaństwa. Profesor Buttiglione tutaj dotknął bardzo subtelnej sprawy, że przeciwstawia się tych dwóch papieży. No i znalazł dwa takie punkty przeciwstawienia. One zostały tu zresztą świetnie ukazane, dobrze zaprezentowane, dobrze przeanalizowane. I konkluzje moim zdaniem są poprawne. To jest teologia wyzwolenia i spór wokół Amoris Laetitia. Najbardziej chytrze z Amoris Laetitia to postąpili biskupi polscy, bo nie powiedzieli, że odrzucają, mogli to powiedzieć, ale nie poszli za żadną radą. Ten dokument, który się ukazał po konferencji episkopatu jakieś 6-7 lat temu, posługuje się, przepraszam bardzo, posługuje się tylko jedną kategorią. Amoris Laetitia daje nam impulsy. Impuls to jest no pobudzenie. No i czekam, żebyś jakoś no obudzili się, pobudzili. Nic. Stwierdzają tylko, że istnieje impuls. Albo to jest lenistwo, duch intelektualne, albo po prostu no trochę jak w tym dowcipie księdza Tischnera, sprzeczają się, jak ma być z celibatem księża. Jedni mówią, no trzeba znieść, inni mówią, no nie, no są dobre strony celibatu, a trzeci mówi, niech będzie tak, jak było. I mam wrażenie, że w tym rozstrzygnięciu w stosunku do Amoris Laetitia próba uniknięcia skrajności polega na tym, że mówi się, niech będzie tak, jak było, to znaczy, że nic nie zrobimy. Nie, właśnie nie odczy,
deklarujemy, że to jest taki ważny impuls, ale go nie odczytamy. Bardzo ważna rzecz, którą tutaj powiedział profesor Buttiglione w swoim wykładzie, to jest przywołanie stwierdzenia papieża Franciszka, że to nie paradygmaty się zmieniają, ale żyjemy w epoce zmiany paradygmatu. Trudno ją określić, ale ja bym powiedział tak, że zmiana paradygmatu polega na tym, że także Kościół utracił swoją wiarygodność. W Polsce to nawet jestem w stanie wskazać, przez co ją utracił. No, między innymi przez to, że nie wyciągał lekcji z Jana Pawła II. Postawiliśmy tysiące, setki pomników papieżowi, ale kiedy w Polsce dokonywano zamachu na demokrację i groził nam autorytaryzm, nie odwoływano się do przemyśleń Jana Pawła II na temat wartości demokracji. Potrafiono powiedzieć tylko, najczęściej przywoływać słuszne zdanie, bo ono się odwołuje do pewnych relacji obiektywnych, że demokracja bez wartości może się przemienić w swoje przeciwieństwo, w totalitaryzm. To jest słuszne zdanie, je najczęściej przywoływano i nieustannie, ale jest drugie zdanie z Centesimus Annus, że demokracja jest, że sama demokracja jest wartością. I że to był wielki wysiłek właśnie pokonywania solidarności, walki, którą toczyła Solidarność, czy ludzie wokół w tym nurcie ruchu, jakim była Solidarność. Katolicy, nie tylko katolicy, to był rodzaj także wyjątkowy moment dziejowy, kiedy wszystkie siły opozycyjne doprowadziły poprzez pokojową rewolucję do transformacji, do przemian. I Jan Paweł II w Centesimus Annus, co też jest wyjątkowe, zwrócił uwagę na rok 1989. Rok, w którym dokonała się jesień ludów, zapoczątkowana przemianami w Polsce w czerwcu 1989 roku. Do tego po 30 latach nikt się nie odwoływał. Więc, a to było wielkie narzędzie do podtrzymania tego sensu przemian, który w Polsce nastąpił. I dla wielu ludzi Kościół właśnie dlatego, że nie krytykował autorytaryzmu, nie głosił profetycznego przesłania o demokracji i jej wartości, stracił wiarygodność. Ale to jest jeden z powodów. Drugi z powodów to jest liczba skandali na tle pedofilii, które ciągle jeszcze wychodzą. Kościół Polski chyba nie jest wyjątkiem, ale jest wyjątkiem to, że w Polsce jest najwięcej biskupów, którzy ponieśli konsekwencje wtedy, kiedy wdrożono normy watykańskie. I trudno nam jest dzisiaj, mówię to jako ksiądz, który zajmuje się także duszpasterstwem, głosić chrześcijańskie zasady życia rodzinnego, gdy utraciliśmy wiarygodność. I teraz wracam do ważnego, wręcz kluczowego tutaj pojęcia w przedłożeniu profesora Buttiglionego, prawdy subiektywnej. Otóż posługiwanie się tylko normami, zasadami, które odzwierciedlają obiektywny porządek moralny, bez zakorzenienia go w sumieniu, a sumienie percypuje zgodnie z możliwością każdego człowieka, z jego uwarunkowaniami, z jego życiem.